To jest instalacja artystyczna, która jest zatytułowana Żółte Mlecze. Jej autorem jest norymberski artysta Thomas May. I ten projekt powstał też w nawiązaniu do takiego przedsięwzięcia, które świętowaliśmy 20 lat temu. Wtedy udało nam się sprowadzić do Krakowa znajdujące się we Lwowie rysunki Stanisława Wyspiańskiego z Galerii Miejskiej ze Lwowa. Ponieważ Wyspiański był w Norymberdze, w ogóle to była jego dość długa podróż, ale z tej podróży przywiózł właśnie bardzo piękne rysunki z Norymberga. I Norymberga wywarła chyba na nim największe wrażenie z tych miast, które odwiedził. I postanowiliśmy nawiązać do Wyspiańskiego też z tego względu, że obydwu artystów łączy fascynacja naturą. Ta instalacja będzie przez miesiąc, po miesiącu zostanie zdemontowana. Kraków i Norymberga obchodzą w tym roku 40 lat podpisania umowy partnerskiej. Mieszkańcom obu tych miast są bardzo dobrze znane. Na pewno przyczyniło się do tego otwarcie dwóch placówek kulturalnych, czyli Domu Krakowskiego w Norymberdze i Domu Norymberskiego w Krakowie, które miało miejsce w 1996 roku. Ale oczywiście nie tylko kultura, bo te stosunki partnerskie, też relacje pomiędzy różnymi instytucjami miejskimi, jak chociażby miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Również takie instytucje jak na przykład w Norymberdze Centrum Kulturalne Langwasser, a Nowochódzkie Centrum Kultury to też instytucje, które od ponad grubo 20 lat ze sobą współpracują. Zoo krakowskie i norymberskie, szereg innych jeszcze instytucji kulturalnych, orkiestry, wymiana pomiędzy szkołami, zarówno szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, szkołami zawodowymi, więc ta współpraca rzeczywiście rozwija się na bardzo wielu płaszczyznach i mam nadzieję, że tak będzie przez kolejne lata.